Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Dzień dobry Pani dyrektor. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze, część Muzeum Wsi Radomskiej po gruntownym remoncie, ponownie e, otwarte dla zwiedzających, e, nowoczesne muzeum, Państwo podkreślają to z elementami e, multimedialnymi. Co jeszcze zmieniło się w Muzeum w Przysusze? Szanowni Państwo, wreszcie doczekaliśmy tego momentu, że mo możemy Państwu zaprezentować yy, wnętrze. Dworu Dębińskich, bo właśnie tam się mie mieści muzeum imienia Oskara Kolberga. Miało to miejsce w, w sobotę 10 września. Bardzo się cieszę, że mm, nastał ten moment, że osoby, które wtedy nas odwiedziły, jak również później na drugi dzień w niedzielę, bo to był taki dzień otwarty dla mieszkańców przysłuchy, powiatu przysuskiego i oko okolicznych miejscowości. Yy, zobaczyły, jak to muzeum się zmieniło, jakiego zostało nowego blasku. Yy, faktycznie to, co pan mówi, jest bardzo dobrze doświetlone na zewnątrz i wewnątrz. Zupełnie inaczej wy wygląda y, infrastruktura, y, posadzki są przepiękne, zrobione. są nowe parkiety, nowe oświetlenia. I to, co dzisiaj myślę y, ważne, od nowa pokazujemy ekspozycje y, w kilku salach, czyli w sali biograficznej, to jest sala humanisty, czyli Oskara Kolberga, gdzie możemy zapoznać się z autentycznymi... Z jego czasów, eksponatami, tam leżą jego okulary, tam jest z ksiąg parafialnych akt urodzenia Oskara Kolberga. Jest wiele takich elementów, które, z których on korzystał na co dzień. W drugiej sali biograficznej również elementy Oskara Kolberga, ale również jego całej rodziny, czyli braci Wilhelma i Antoniego, jego rodziców. I sala historyczna. Ważne jest, aby podkreślać, Jaka była kiedyś przysłucha, za czasów, kiedy żył w niej Oskar Kolberg? To jest miasteczko, w którym były trzy rynki: rynek polski, rynek żydowski, rynek niemiecki. I w dużej części właśnie przysłucha była zamieszkana przez ludność żydowską, więc warto również nawiązać do tego, jak przysłucha wyglądała na początku XIX wieku, kiedy żył w niej Oskar Kolberg. Oczywiście Oskar Kolberg wraz ze swoją rodziną nigdy nie mieszkał w dworze Dębińskich. Tam y, y, mieszkała właśnie rodzina Dębińskich, ale y, jeden z Dębińskich jest chrzestnym ojcem Oskara Kolberga, więc byli bardzo, bardzo, y, y, bardzo zaprzyjaźnieni. I też jest poświęcona jedna sala właśnie rodzinie y, Dębińskich. Do dzisiaj y, kolejne pokolenia. Urszuli z Dębińskich przyjeżdżają do Muzeum Mienia Oskara Kolberga, aby powspominać pobyć w pomieszczeniach, w których kiedyś żyli ich y, przodkowie. Tak jak teraz na naszej uroczystości był pan y, Krzysztof Kolberg, to jest szóste pokolenie po, y, po Oskarze Kolbergu, z, y, ze swoim synem, któremu nadał imię Oskar. Wyjątkowo są panowie do siebie podobni. Także myślę, że to wszystko, co państwo. Zobaczycie teraz w muzeum. Jedną salę powiększyliśmy, znaczy z dwóch zrobiliśmy jedną, aby wystawy czasowe można było lepiej prezentować, aby one były bardziej dostępne, aby każdy eksponat był bardziej widoczny, więc ta sala również jest, jest powiększona, więc zachęcam Państwa do tego, aby zapoznać się na nowo z Oskarem Kolbergiem, z jego rodziną, z jego życiem, bo myślę, że jest to. No, bardzo, bardzo istotne. Ja zawsze potwierdzam, że aby tworzyć przyszłość, trzeba naprawdę pokochać przeszłość. I ważne jest, aby to kultywować, bo dzisiaj nadal jest bardzo mało szkół, które noszą imię i imię Oskara Kolberga. Oczywiście jest jedna z najważniejszych uroczystości, czyli Gala na Zamku Królewskim, gdzie odbywa się y, nagroda imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury. Ludowej, ale nadal uważam, że to jest ciągle za mało. Ciągle za mało mówimy o Kolbergu, ciągle za mało prezentujemy jego twórczość, bo to nie tylko etnograf, ale to również kompozytor, to również malarz. On naprawdę był, miał wiele takich cech, które warto dzisiaj pokazać młodym, młodym mieszkańcom. Jego brat Antoni, malarz, jego brat Wilhelm, który był instruktorem Mostów, ale myślę, że warto o takich osobach mówić, bo to naprawdę nasi zacni, zasłużeni Polacy. Nowe muzeum, nowe stare muzeum e, m, Oskara Kolberga w Przysusze to też takie wyjście z cienia swojej większej siostry Muzeum Siarodomskie, to jest też także wyjście ścienia, no wreszcie, Oskara Kolberga. No, no trzeba na to troszeczkę inaczej spojrzeć. My zawsze dbaliśmy o ten, o ten dwór, o to nasze muzeum. My przy tej okazji otwarcia tak nam się dobrze złożyło, że mogliśmy również obchodzić uroczystość włączenia Muzeum imienia Oskara Kolbega w strukturę Muzeum wsi Radomskiej. Czy był... to była dobra decyzja? Myślę, że z była, czasu. Myślę, że była bardzo dobrą de decyzja. Na... Był na sali obecny pan dr Jan Rejczak, ówczesny wojewoda Radomski który swoim zarządzeniem zdecydował, że to muzeum będzie włączone w naszą, w naszą strukturę, dzisiaj jest nadal radnym województwa mazowieckiego i to są jego słowa, które za chwilę wypowiem, ale powiedział wprost, nie popełniliśmy błędu wtedy. Jednak przy tak dużej instytucji, jaką jest Muzeum Wsi Radomskiej, to muzeum, właśnie to, co pan mówi, nabiera blasku, może się rozwijać, ma bardzo dobrego organizatora. Ja również dbam o to, aby Mimo wielu zadań, które się dzieją w Muzeum Siadomskim, nigdy nie zapominać o Muzeum imienia Oskara Kolberga, więc stąd też ten rok 2014, wówczas to była moja inicjatywa. Dzięki kolegom posłom udało nam się uchwalić ten rok w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale właśnie po to, żeby jak najwyżej podnieść to muzeum, żeby pokazać, że Oskar Kolberg nie może być traktowany tylko jako pismak o etnografii czy o zwyczajach ludowych. Nie, ja uważam, że on powinien znaleźć się naprawdę w tej samej półce, co znalazł się yy, Władysław Frejmont, czy Henryk Sienkiewicz, czy Adam Mickiewicz. Tym bardziej, że też byli w dzieciństwie przyjaciółmi, więc zależy mi na tym, aby postać Oskara Kolberga, który urodził się w Przysusze, prze, przemierzył na nogach całą Polskę, aby spisać zwyczaje, potrawy, yy, ubrania, jakie ludzie... Yy, Nosili, żeby również miał swoje zasłużone miejsce w historii polski jako polski etnograf. No nie da się pojechać do Przysłuchy i odwiedzić to muzeum bez zainteresowania samym właśnie e, autorem, samą postacią o o Oskara Kolberga, etnografa, nazywanego też często kronikarzem polskiego folklo folkloru. Dlaczego warto się zainteresować tą postacią? Dlaczego ona jest taka szczególna? Ja myślę, że każdy, każdy z Państwa, kto, kto będzie na jakiejkolwiek dzisiaj zabawie, uroczystości, w festynie ludowym, jak zapyta grajków, muzykantów, poetów ludowych, czy wiedzą, kim jest Oskar Kolberg, oni powiedzą: Tak, wiemy, bo my się na nim wzorujemy. Natomiast faktycznie osoby niezainteresowane folklorem, tak w cudzysłowie ludowizną czy tradycjami, nie będą zainteresowane Oskarem Kolbergiem. Ale myślę, że właśnie tym bardziej takie osoby powinny pójść pojechać do Muzeum Imienia Oskara Kolberga, aby również zapoznać się z jego twórczością. Naprawdę, sposób, w jaki opisywał to, o czym właśnie teraz Pan mówi, jako kronikarz, jak opisywał stroje ludowe, jak opisywał zwyczaje, yy, znajdziecie Państwo nawet przepisy na, na różne potrawy, które s, yy, spisał Oskar Kolberg, naprawdę spowoduje to, że. Być może ktoś z Państwa powie, no faktycznie, ja znam ten smak pierogów, no to jednak są te pierogi sprzed wielu, wielu epok, więc zachęcam do poznania nie tylko Oskara, ale również jego, jego braci, jego rodziny. W ogóle zapoznania się z historią dworu dębińskich, bo to też są zacni ludzie, którzy kiedyś zarządzali przysłuchom i myślę, że no, powinniśmy takie perełki nie tylko na Mazowszu, ale w kraju y, wiedzieć, tak tak jak wiemy, gdzie jest y, dwór Henryka Sienkiewicza, tak powinniśmy wiedzieć, gdzie, gdzie jest dwór, w którym mieści się muzeum imienia Oskara Kolberga. Mm -hmm. Oskar Kolberg to autor przełomowej dla polskiej etnografii pracy lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, głusa, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Dla Kolberga radomskie i sandomierskie to ziem, dawna ziemia sandomierska, docenił też ziemię radomską poprzez napisanie uzupełnienia do tej monografii pod tytułem Radomskie suplement pani dyrektor co by powiedział oskar kolberg gdyby dziś obudził się w radomiu czy przy susze na mazowszu nie wiem, co by powiedział, natomiast y, opisane są y, wszystkie regiony, bo naprawdę Oskar Kolberg zrobił to bardzo rzetelnie, bardzo skrupulatnie. No stąd też to jego całe podróżowanie y, po, po, po kraju. I myślę, że nie tylko tutaj w tym tomie dotyczącym Radomskiego jest ten problem. Czy to, czy to faktycznie Mazowsze, czy to sandomierskie, czy to nie wiadomo jeszcze jakie. Bo czy myślę, po że... prostu Radomskie. Tak, czy po prostu w wielu, w wielu, wielu regionach się możemy z taką, z taką niespodzianką zderzyć. Ale ja myślę, że no nie to jest istotą. Ważne jest, że poświęcił każdemu regionowi jakiś fragment swojej. Potężnej publikacji. Ta publikacja jest ogromna. Żeby poświęcić się jej całej, żeby chociaż przeczytać, naprawdę potrzeba dużo, dużo czasu. Więc znaczy dzisiaj myślę, że Oskar Kolberg i tak by się ucieszył, że w ogóle jest tom, że kiedyś go napisał o tym terenie naszym radomskim. Ra radomskim. Mm -hmm. No tak. Tym bardziej, że też bardzo się przywiązujemy jako mieszkańcy i łączymy. Aktualne granice województw z granicami etnograficznymi, historycznymi, to też nie jest zawsze jeden do jednego, prawda? Zatarło się to troszeczkę niestety, i tak jak powinny, nie powinny być kurpie na Mazowszu, bo są białe i zielone, prawda, tak też tereny Zaliwskiem. Czy ciepielowym to już może niekoniecznie są tereny radomskie, tak samo jak się zbliżamy w tutaj w stronę opoczna, prawda więc to też już jest, jest nawet w samej przysusze jest bardzo dużo naleciałości opoczyńskiej. Mhm. Panie, które mieszkają bardzo blisko Przysuszy, zwróćcie Państwo uwagę, jak przychodzą na chociażby dni kolbergowskie, które mają miejsce zawsze w czerwcu danego roku, no niestety mają już stroje bardzo zbliżone do strojów opoczyńskich, czyli bo się tak wszystko pozacierało, jedna tradycja troszeczkę naleciała na, na drugą, ludzie się zaczęli przemieszczać, to też jak się przemieszczali, to zabierali ze sobą swój bagaż doświadczeń i po prostu tam to kontynuowali. To tak, ale dla Kolberga opoczyńskie to też Osobne, radomskie. No tak, ale, ale, ma, ale ma swój Część tom. ma Część dawnego sandomierskiego. Tak, ale ma swój tom. A teraz wracamy już do Radomia hmm. i Muzeum Wsi Radomskiej. Plenorowa lekcja historii. Hubalowa legenda. To w hmm. najbliższą niedzielę w Muzeum. Wydarzenie pod patronatem, tu warto wspomnieć, między innymi naszej stacji Zebra TV. Szanowni Państwo, w roku bieżącym przypada 120. rocznica urodził, urodzin Majora Hubala. Więc samorząd województwa mazowieckiego ogłosił na Mazowszu ten rok, właśnie poświęcony majorowi, świetnemu, świetnemu również Polakowi, nieco innej epoki, prawda, ale jednak bardzo, bardzo zasłużonemu dla, dla Polski, szczególnie dla, dla naszego terenu. I Przemysław Bednarczyk, nasz historyk, zdecydował, że Pokażemy Hubalową legendę, inaczej opowiemy życie Hubala. Oczywiście zaprosiliśmy wiele drużyn, czy może formacji yy, wojskowych, więc będą yy, i na koniach, i, i, i w innych formach. Będzie zes koncert zespołu Lustro, ale przede wszystkim skupimy się na tym, aby były te elementy historyczne historyczne, które będą yy, poświęcone właśnie majorowi Dobrzeńskiemu, bo to. Nie, nie chcemy tylko, aby publiczność przyszła i popatrzyła, jak, jakie są piękne konie, jakie jest piękne widowisko, tylko chcemy również, żeby zapoznała się z życiem, z twórczością, znaczy z życiem, no w ogóle no, z, z Majorem Hubalem, jak wiele musiał poświęcić, żeby ratować swój kraj. Jak bardzo był oddany ojczyźnie. Jak bardzo ją kochał. I tu właśnie y, za, duża zasługa dla, dla Majora Hubala, jakim wielkim był patriotą. I Chcemy, żeby ta uroczystość była taka trochę patriotyczna, żeby jednak pokazywała, że warto my, Polacy, w dzisiejszym świecie, gdzie tak szybko zapominamy o, o skąd się wywodzimy, jakie jest nasze godło, jaka jest nasza flaga, to właśnie chcemy to pokazać, jak oni kiedyś potrafili zostawić wszystko i wszystkich i iść walczyć za. A szczególnie jest to ważne, kiedy mamy wojnę na, na wschodzie, tak? Tam też zwykli panowie, pewnie którzy nawet na co dzień nie byli w wojsku, no po prostu chwycili za broń i walczą bronią swojej ojczyzny. I tutaj właśnie ten dzień będzie takim apelem, żeby pamiętać, bo możemy dzisiaj być zupełnie czymś innym za, zainteresowani, ale przecież wolności nam nie dał nikt na zawsze. I czy każdy z nas pójdzie walczyć? To jest takie pytanie retoryczne, ale myślę, że w niedzielę odpowiemy sobie na to pytanie. Czy kochamy tak Polską Polskę, żeby iść za nią walczyć. Mm -hmm. I na koniec, bo to wydarzenie będzie miało miejsce właśnie pod koniec września. Wystawa radomska, wystawa maszyn. E, powiedzmy o, tej, o tym wydarzeniu. Szanowni państwo, to jest e, uzupełnienie wystawy e, maszyny i narzędzia rolnicze, która oczywiście jest wystałą, wystawą e, stałą, ekspozycją stałą w Muzeum Wsi Radomskiej. W tej chwili, jak państwo wiecie, jest dobudowana wiata, więc te, te maszyny tam już się znalazły, ale jak państwo wiecie, pawilon był nieczynny przez ponad na 2,5 roku. Więc w tej chwili zaproszę Państwa 22 września o godzinie 15.30 do tego pawilonu, gdzie będziecie państwo mogli zobaczyć bardzo ładne murale. Będziecie mogli Państwo zobaczyć różne tapety w 3D, na których prezentujemy prace rolnicze, ale to co najważniejsze. Będziecie Państwo również mogli poprzez multimedia zobaczyć i tu kieruję to do dzieci, zobaczyć jak kiedyś budowano te wszystkie, te wszystkie ciągniczki, te maszyny rolnicze, bo tę wystawę w dużej mierze chcemy właśnie poświęcić dzieciom i młodzieży. Chcemy, aby zdały sobie sprawę, że kiedyś rolnik nie miał możliwości pójść kupić sobie ciągnika, więc jak nie miał konia... Bo to był prawdziwy przyjaciel człowieka, który wspólnie pracował z nim na polu, no to musiał sobie z różnych elementów, część od wozu, część od jakiejś innej syrenki, od innego, innego sprzętu, złożyć w jedną całość, aby móc pracować ciężko na, na polach. Więc chcemy to dzieciakom pokazać, żeby też tak rozbudzić w nim trochę taką wyobraźnię, no, że. Mm, nie było kiedyś tak łatwo. Nasi rodzice, nasi dziadowie musieli bardzo ciężko pracować dzień po dniu, bo praca rolnika to przecież 12 miesięcy w roku, wyłączając jakieś tam święta. Dzieci nie jeździły na kolonie, na obozy, tylko szły, szły do pola, więc tym chcemy zarazić dzieciaki, żeby wiedziały, że wieś jest piękna, cudowna, ale również trzeba jej poświęcić bardzo dużo pracy. Muzeum Siradomski przez jeden z portali turystycznych, jeden z wiodących portali turystycznych został uznany za jedną z najciekawszych, jeśli w ogóle nie najciekawszą, atrakcję Radomia. A dlaczego no, Państwo muszą przekonać się sami? Do czego myślę zachęcała dzisiaj dyrektor Muzeum Siradomskiej, pani Ilona Jaroszek. Dziękuję, Pani Dyrektor. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Muzeum już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Ja również dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam na kolejne. Kontrast już jutro namawiam. Zachęcam, zapraszam do komentowania, lajkowania. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.